Karty zostawimy na koniec. O! Takie coś to ja rozumiem. Szykuje się konkretny deck builder. Nałóg przyprawowy. No widać, że trochę odpłynęła. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym szczegółowym przeglądzie zawartości pudła. A dzisiaj gra Duna Imperium, gdzie polską edycję przygotowało nam wydawnictwo Lucky Duck Games. Jest to gra, na którą bardzo wiele osób czekało. Już przedpremierowo nosi miano hitu 2021. A jest tutaj połączenie dwóch z moich ulubionych mechanik, czyli budowanie talii oraz przydzielanie pracowników na różne pola na planszy, czyli worker placement. A co za tym idzie, sam wobec tej gry mam bardzo duże oczekiwania. A trzeba jeszcze dodać, że na pewno jest to rok Duny, ponieważ ma wejść do kin nowy film oraz został zapowiedziany remaster gry sprzed lat, czyli Dune, oraz zapowiedziana nowa gra w uniwersum Duny od Portal Games z mechaniką detektywa. Do przedsprzedaży została jeszcze dodana karta promocyjna, którą zobaczymy sobie razem z resztą kart. Zapraszam na grupę Planszowe Nawijki, a ja biorę się za to pudło. Wieko pudła jest bardzo stylowe i eleganckie, bardzo ładne połączenie czarnego ze złotym. Autorem gry jest Paul Denen. Arrakis, Duna, pustynna planeta. Stań na czele jednego z wysokich rodów Landstradu. Wznieś swój sztandar nad bezkresnym pustkowiem i wyślij swoich wojowników oraz szpiegów do akcji. Z kim nawiążesz sojusz, a kogo zdradzisz? Czekają na ciebie bezwzględny imperator, tajemnicze Bene Gesserit oraz dzicy Fermeni. Władza nad Imperium może być twoja, wojna zaś to nie jedyny sposób, by ją zdobyć. Duna Imperium to gra strategiczna, która łączy w sobie mechaniki budowania talii i rozmieszczania sił na planszy. To od ciebie zależy, jak rozbudujesz swoją potęgę. Poszukasz politycznych sojuszy, czy stworzysz militarną przewagę? Siła ekonomii, czy subtelne intrygi? Miejsce w Radzie, czy ostra klinga? Wybór należy do ciebie. Imperium czeka. Jest to gra od 1 do 4 graczy, rozgrywka trwa od 60 do 120 minut, a polecana jest dla graczy od 13 roku życia. Piękna, duża instrukcja na kredowym papierze. Sprawdźmy kilka zdań z tła fabularnego. W całym znanym wszechświecie nie ma cenniejszego surowca niż przyprawa zwana melanżem. Można ją znaleźć tylko na surowej, pustynnej planecie Arrakis, znanej także jako Duna. Kontrola zasobów przyprawy to główna oś sporu między wysokimi rodami Imperium. W pogoni za melanżem poszukują sojuszników i wsparcia, które zagwarantowałyby im pozycję. Bardzo przydatna strona w instrukcji. Możemy zapoznać się ze światem Duny, jeżeli go wcześniej nie znaliśmy. Bardzo dobre wprowadzenie do uniwersum. Elementy gry, które oczywiście zaraz sobie dokładnie przejrzymy, jak zawsze. Przygotowanie rozgrywki. No, format instrukcji robi wrażenie. Duża, konkretna czcionka. Wyjaśnione tury gracza. Walka. Wskazówki. Bardzo rzadko spotykany dział w instrukcji. A na samym końcu objaśnienia ikon i dodatkowe pojęcia. I to się bardzo ceni. Cała instrukcja to 16 stron. Od razu muszę napomknąć, że w polskiej instrukcji wdarł się błąd, a konkretnie na stronie 10 w wysyłaniu żołnierzy na obszar konfliktu jest napisane, że możesz wysłać jednego albo wszystkich żołnierzy zrekrutowanych w bieżącej turze oraz do dwóch żołnierzy ze swojego garnizonu. A powinno być, że możesz wysłać dowolną liczbę żołnierzy, czyli od zera do wszystkich. To tak dla potomności, żebyście wiedzieli. Instrukcja kart rodu Hagalów, czyli instrukcja, którą będziemy wykorzystywać do gry solo oraz dla dwóch graczy. Świetnie, że jest solo, czyli już wiecie, co niedługo będzie na kanale. Oraz dodatkowa karta, gdzie są objaśnione pola na planszy. Karta jest cieniutka, także radzę zalaminować. Żetony. Żeton sojuszu. Mamy takie 4. Każde z innym symbolem.
Znacznik pierwszego gracza. Cztery znaczniki barona Harkonnena. Znaczniki kontroli w czterech różnych kolorach. Znacznik walki. Jest i plansza. Może i nie jest jakaś wielka, ale zawsze lepiej wygląda to na przebitkach. Tak jak wspomniałem, plansza nie jest zbyt duża, ale jest bardzo schludna i porządnie wykonana. Gruby karton z ładnie zakończonymi brzegami. Drewniane znaczniki. Klasyczne drewniane kosteczki. Coś takiego jak w brzdęku. Oczywiście dwa inne kolory również. No ten złoty mi się bardzo podoba, chyba będzie mój ulubiony. Jest i nasza przyprawa. Trzy duże znaczniki przyprawy, warte po 5 punktów oraz 20 małych, wartych po 1. Znaczniki Solarisów, 4 duże, warte po 5 oraz 20 małych, wartych po 1. Piętnaście znaczników wody. Takie wyblakłe kropelki. A tutaj mentat. Takie oto popiersie. Oraz znaczniki agentów, których wystawiamy na planszy. Akurat takiej odcieni niebieskiego, granatowego, to nie lubię. Ale złoty, pierwsza klasa. Tak samo ten stonowany czerwony, wchodzący w bordo, również mi się podoba. Dodatkowy woreczek strunowy. Karty zostawimy na koniec. O, takie coś to ja rozumiem. Szykuje się konkretny deck builder. No proszę, jeszcze się jakieś znaczniki schowały. Znaczniki dysku. Dla każdego koloru po 2. Wysokie cylindry. No i mamy karty liderów. A zaczynamy od Książę Leto Atryda z rodu Atrydów. Z tyłu mamy opisany początek rundy, tury graczy, walkę, stworzyciela oraz przywołanie. A jego umiejętność to popularność w Landsradzie, Paul Atryda, przyszło widzenie, baron Vladimir Harkonnen, mistrzowski ruch, glosu Bestia Raban, umiejętność Leno Arrakis, Earl Memnon Torvald, koneksje, hrabina Arianna Torvald, nałóg przyprawowy, no widać, że trochę odpłynęła, hrabia Ilban Liches, bezwzględny negocjator, Herena Liches, wie o wszystkim, taka Cruella Demon i to już ostatnia karta postaci, czyli karty liderów. Poza kartami jeszcze mamy kartonowy insert. Także jak widzicie, mamy większe karty i mniejsze. Zaczniemy od karty promocyjnej Jessica Zarakis,
Mniejsze karty dzielą się na karty konfliktu oraz karty intrygi. Zaczniemy od intrygi. Sojusznicza armada, koncentracja, zasadzka, przekupstwo, udziały w koam, protokół obejścia, wykalkulowany nabór, charyzma, monopol rynkowy, pozwolenie od rady, wykrywacz trucizny, żądanie szacunku, podstęp, ulubiony poddany, upoważnienie gildii, infiltracja, poznaj ich ścieżki, mistrz taktyki, letarg bindu, plany wewnątrz planów, prywatna armia, misja rekrutacyjna, posiłki, wyprawienie posła, udawany incydent, nagła mobilizacja, sekret zgromadzenia żeńskiego, śpiący musi się obudzić, zwycięzca remisu, owoce zwycięstwa, woda życia, związek kramarzy wodnych, pilna misja oraz okazja. Karty konfliktu, potyczka, oblężenia rakin, oblężenie Kartagin, ochrona basenu imperialnego, rajd na bank gildii, straszliwe przeznaczenie, machinacje, uporządkuj chaos, rajd na składy, płaszcz i sztylet, potęga pustynna, bitwa o Arrakin, bitwa o Kartagin oraz bitwa o basen imperialny. No i duże karty, jest ich sporo, świetnie. Dzielą się na karty Imperium oraz karty rogu Hagalu, wykorzystane, jak już wcześniej wspomniałem, do grania solo albo na dwóch graczy. Zaczniemy od nich. Arrakin. Przetasuj. Kartagin. Zbiór przyprawy. Sala przemówień. Mobilizacja. Konspiracja. Majątek. Liniowiec. Zagięcie przestrzeni. Selektywny dobór. Sekrety. Twardzi wojownicy. Filtraki. No i karty Imperium. Próba zamachu. Doktor Juech. Piechota Sardaukarów. Czatownik. Szpieg Imperium. Głos. Akolitka Bene Gesserit. Administrator gildii. Misjonaria Protektiva. Poszukiwacz przyprawy. Przemytnicy przyprawy. Rekruter Zarrakis. Siostra Bene Gesserit. Krysnusz. Fedajkin Komandos Śmierci. Manipulacja genowa. Bankierzy gildii. Zmiana sojuszy. Matka Wielebna Sici. Podróż kosmiczna. Hani. Duncan Indaho. Twarda ręka. Obóz Fremenów. Próba człowieczeństwa. Ambasador gildii. Ornitopter bojowy. Inne wspomnienia. Rozwiązania siłowe. Ornitopter, tym razem przemytniczy. Zgarniarka. Bogactwo. Peter de Vries. Matka Wielebna Mohiam. Legion Sardaukarów. Stilgar, Tufir Hawat, Gurney Halek, Lady Jessica, Liet Kines, Jeźdźcy Piasku, Kwisatz Haderach, Zarząd Koam, Przekonujący Argument, Sztylet, Dyplomacja, Duna, Pustynna Planeta, Rekonesans, Poszukiwanie Sojuszy, Sygnet, Przekonujący Argument, Sztylet, Dyplomacja, Duna Pustynna Planeta po raz kolejny i tak samo rekonesans. Tutaj widzimy chyba, że to są karty początkowe.
Imperator Narrakis. Przeprawa musi płynąć. Zagięcie przestrzeni. I to już wszystkie karty. Czas na krótkie podsumowanie. Wieko pudła przepiękne, sama plansza taka trochę minimalistyczna, ilustracje na kartach bez jakiegoś wielkiego wow, po prostu są spójne i pasują do tematu. Klasyczne drewienka, znane również z innych gier, oczywiście były też jakieś dedykowane, ale ogólnie wszystko się spina w jedną, solidną całość i liczę, że ta gra odwdzięczy się świetną rozgrywką. I to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Jak dotrwaliście do tego momentu, wpiszcie w komentarzach hasło CZERP. Będę wiedział, kto ogląda filmy do końca. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej materiałów takich jak ten, pamiętajcie o polubieniu tego filmu oraz subskrypcji. Zachęcam do oglądania innych moich filmów, odwiedzenia grupki Planszowe Nawijki. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego.